Wiadomość od twojego skryby. Zjawisko konfliktu pokoleń funkcjonuje w dyskursie społecznym chyba od zarania naszego gatunku. Ludzie starsi, bardziej doświadczeni, od zawsze uważają, że to właśnie w ich czasach ma miejsce upadek obyczajów, a tak zwana dzisiejsza młodzież jest leniwa, wulgarna i wyzuta z szacunku do starszych generacji. Druga strona tej odwiecznej batalii, czyli młodzież, odpowiada wówczas, że narzekania na nich są tak stare jak świat, cytując wyświechtane już trochę maksymy greckich filozofów. Sokrates przecież mówił, młodzi kochają luksus, denerwują nauczycieli i cały czas się obijają, a wtórował mu Sokrates, twierdząc, że kiedy widzi młodzież, to wątpi w przyszłość cywilizacji. I tak, młodzi czy starzy, skazani jesteśmy na odbijanie sobie tej piłeczki w wiecznej dyskusji o to, czy młodzież rzeczywiście jest aż tak zepsuta. Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś nad drugą stroną tego samego medalu? A więc, czy starsi, nasi rodzice i ich oczekiwania względem nas również od zawsze były takie same? Rodzicielstwo jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących ludzką tożsamość. Rodzice zawsze starają się wychować swoje dzieci jak najlepiej, pragnąc przekazać im swoje wartości, umiejętności i mądrość. Współczesność z jej szybkim tempem zmian społecznych, technologicznych i ekonomicznych wywarła ogromny wpływ na ich oczekiwania względem dzieci. W dzisiejszych czasach często kładzie się nacisk na sukces zawodowy i materialny. Rodzice pragną, aby ich dzieci osiągały wybitne wyniki w szkole, zdobywali prestiżowe zawody i zapewniali sobie stabilne miejsce na rynku pracy. Obserwujemy coraz większą rolę edukacji i ważność rozwijania umiejętności technologicznych, które są niezwykle istotne w dzisiejszym świecie. Nie można oczywiście generalizować, ale zdarza się, że rodzice często oceniają nas pod kątem sukcesów edukacyjnych czy zawodowych, będących czasem w zupełnym oderwaniu od naszego stanu emocjonalnego czy stopnia samorealizacji. Starożytny Egipt, jak się zaraz przekonamy, przedstawiał równie ciekawy obraz oczekiwań rodziców względem dzieci. Społeczeństwo, silnie zakorzenione w religii i społecznej hierarchii, kładło duży nacisk na kontynuację tradycji i przekazywanie dziedzictwa. Ojcowie oczekiwali, że ich synowie będą kontynuować rodzinne rzemiosło lub zawód. Matki chciały, by ich córki pełniły określone role społeczne. Dzieci od najmłodszych lat były przygotowywane do objęcia określonych ról, które przewidywało dla nich społeczeństwo, niezależnie od tego, czy miał być to żywot rolnika, kapłana, żołnierza, czy nawet faraona. To, jakie były oczekiwania ojców względem synów w starożytnym Egipcie, pokazuje utwór Nauki autorstwa Duaketiego. Jest to lektura dość wiekowa, liczy sobie bowiem blisko 4000 lat, a powstała w okresie XII dynastii. Tekst był niesamowicie popularny, ponieważ przetrwał nie tylko w formie papirusu, ale także na ostrakonach, co świadczy o tym, że był wykorzystywany podczas nauki pisania. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ gdy wczytamy się w bardzo krótką swoją drogą lekturę, okaże się, że grupą docelową byli właśnie adepci nauki egipskiego pisma. Utwór przekazuje schemat postępowania młodego ucznia, a także wskazuje, jaką drogę zawodową powinien obrać syn autora. Historia rozpoczyna się, kiedy Duaketi razem ze swoim synem Pepim żegluje po Nilu. Płynąc w górę rzeki, zmierzają do szkoły, by tam młody chłopiec nauczył się pisma i wkroczył na obraną przez ojca ścieżkę życia. Już na samym początku autor daje nam do zrozumienia, w jaki sposób ukształtowany jest świat, w którym się wychował i w jakim funkcjonuje. Jest to uniwersum ról, w którym osoba raz przypisana do określonego schematu powinna w zgodzie z nim postępować oraz przekazać dalej swojemu potomstwu. Duaketi, jak nie trudno się domyślić, jest skrybą, wobec czego wydaje się naturalne, że również jego syn podąży tą ścieżką kariery. Pomimo tego, że w utworze nie pojawia się żaden sygnał sprzeciwu ze strony syna, Duaketi wychodzi naprzeciw ewentualnym wątpliwościom, czy też niesubordynacji Pepiego. Ojciec usiłuje wskazać swojemu synowi, że kariera urzędnicza jest w społeczeństwie egipskim bardziej opłacalna i prestiżowa. Robi to w sposób bardzo specyficzny, mianowicie nie próbuje zachęcić syna do uwierzenia w wartość tego lepszego zawodu, a robi to poprzez obrzydzanie innych, stojących według niego niżej w społecznej hierarchii. Duaketi nawet nie próbuje osiągnąć tego, by jego syn zadał sobie pytanie. Jak to jest być skrybą, dobrze? Jedną z głównych składowych utworu stanowi nierozbudowany i często kliszowy obraz zajęć podejmowanych przez niewyedukowanych Egipcjan. Zachęta Duaketiego polega na ukazaniu kontrastu pomiędzy prestiżem skryby a innymi zajęciami. Chodzi tu najczęściej o zawody opierające się na fizycznej pracy. Mamy więc garncarza porównanego do żywego trupa, który chociaż należy do świata doczesnego, upodabnia się do umarłych, ponieważ jest brudny od gliny i ziemi. Inne zawody, takie jak robotnik budowlany czy tkacz, również są wyśmiewane przez starego skrybę.
Robotnik bardziej szlocha niż perliczka, jego głos jest głośniejszy od kruka, jego palce stały się wrzodziejące od nadmiaru smrodu. Kiedy zostaje zabrany do pracy w Delcie, jest w łachmanach. Cierpi, kiedy udaje się na wyspę, a choroba jest jego zapłatą. Praca przymusowa jest wtedy potrojona. Jeśli wraca z tamtejszych bagien, dociera do domu wyczerpany, bo praca przymusowa go zrujnowała. Według Dua Ketiego wszystkie te zawody są powiązane nie tylko z brudem, głodem czy absolutnym wycieńczeniem. Wszystkie też łączy jedno – potrzebują zarządcy. Tym według ojca jest właśnie skryba, to on notuje i nadzoruje pracę ludzi sytuowanych niżej w społecznej drabinie. I choć na końcu utworu przemawia przez niego ojcowska troska, to trudno nie zauważyć, że jego podejście niewiele różni się od matki wskazującej na robotnika fizycznego, mówiącej do dziecka – ucz się, bo skończysz jak ten pan. Dlaczego pozycja urzędnika państwowego wydawała się Dua Ketiemu daleko bardziej ekskluzywna niż zwykła praca robotnika czy nawet rzemieślnika, pomijając już tutaj zupełnie kwestię wynagrodzenia? Musimy wziąć pod uwagę, że Egipcjanie żyli w zupełnie innej rzeczywistości niż my dzisiaj. Pieniądze jako takie nie były w użytku aż do okresu ptolemejskiego. Nie istniała także idea tygodnia pracy. Chociaż egipski kalendarz liczył sobie 365 dni, nie istniał w nim podział na dni robocze i wolne. Sama koncepcja czasu wolnego była raczej nieznana większości populacji. Tym samym lwia część społeczeństwa pracowała codziennie, ponieważ każdy dzień odpoczynku oznaczał po prostu brak wynagrodzenia. Egipcjanie nie słyszeli jeszcze o weekendzie, a jedyny ustanowiony przez państwo czas odpoczynku przychodził w dni świąteczne. Wówczas wszyscy mieszkańcy byli wzywani do świątyni, by obejrzeć święte procesje. Odkładano wówczas narzędzia i szło się tłumnie do świątyni, by po uroczystych obchodach na placu świątynnym uraczyć się pożywieniem dostarczonym przez oficjeli. Takich świąt nie było jednak wiele, a większość czasu Egipcjanie spędzali jednak na ciężkiej fizycznej pracy. Osadzeni w takim kontekście możemy zauważyć, że pozycja urzędnika zupełnie różniła się od chociażby pracy przy połowie ryb czy na polach uprawnych. Praca większości Egipcjan była umotywowana raczej potrzebą przetrwania i utrzymania rodziny. Pomnażanie majątku, jeśli się zdarzało, to raczej przypadkowo, na przykład dzięki pozytywnej koniunkturze czy zwiększonemu zapotrzebowaniu na towary, które akurat wytwarzaliśmy. Ci, którzy pracowali na stanowiskach urzędniczych, nie byli w tak wielkim stopniu uzależnieni od warunków naturalnych czy zapotrzebowania na towary i usługi. Urzędnicy pracowali zgodnie z rytmem ustalonych przez ich panów, jeśli pracowali przy pałacu faraona lub po prostu jako urzędnicy państwowi, przysługiwały im dodatkowo 3 dni wolne w każdym miesiącu. Ci, którym nie udało się dostać rządowej posady, również nie pozostawali bez zatrudnienia. Analfabetyzm w starożytnym Egipcie przekraczał 99%, tak więc dla osoby piśmiennej zawsze znalazło się zajęcie. Skrybowie podejmowali więc pracę w wielkich majątkach ziemskich czy u handlarzy. Prowadzili spisy wydatków, rachunki czy też byli odpowiedzialni za korespondencje, zarówno prywatne, jak i biznesowe. Umiejętność pisania otwierała im także inne ścieżki rozwoju kariery. Skryba o dobrej renomie mógł myśleć o pracy w świątyni czy jako kwatermistrz w armii. To w dłuższej perspektywie mogło oznaczać nawet otrzymanie godności faraońskiej, o czym można się przekonać w jednym z moich materiałów. Mam jednak dla Was jeszcze jedną historię, nie mniej zajmującą niż opowieść o Horemhebie. Skrybów nierzadko cechowała olbrzymia duma z powodu posiadanych przez siebie umiejętności. Duma przeplatana nierzadko z butnością. Z tekstu z okresu XIX dynastii dowiadujemy się, że skryba powinien być ubrany w czyste, białe odzienie, aby odróżniać się od pospólstwa, a także być witany i honorowany przez innych w pozycji stojącej. Skryba nie był tylko osobą przepisującą teksty. Miał być nie tylko wyedukowany, ale także elegancki i kulturalny. Musiał umieć wpływać na innych i wyrażać umiłowanie do nauki, tekstów i bogów, a zwłaszcza do jednego – Tota, który, jak doskonale wiecie, był skrybów patronem. Ta zarozumiałość jednak nie była pozbawiona podstaw, ponieważ umiejętność pisania otwierała drogę do najlepszych pozycji w kraju. Jeden z pierwszych tekstów biograficznych, którym dysponujemy, został wypisany na ścianach jednego z grobowców w Sakkarze. Ów grobowiec należy do niejakiego Methena, który przebył długą drogę kariery i zdecydował się uwiecznić ją w postaci inskrypcji na miejscu swojego ostatecznego spoczynku. Czytając te napisy, historię musimy ułożyć sobie jednak niejako sami, ponieważ charakter inskrypcji przypomina raczej CV w przypadku tytułów mu nadanych, a następnie wypisu z Księgi Wieczystej. Posłuchajcie sami. Kupił 200 arur pola od wielu królewskich rolników, aby chleb do ofiarnych sal mógł być wysyłany każdego dnia. Dom długi na 200 łokci i szeroki na 200 łokci,
otoczony murem, umeblowany i obsadzony pięknymi drzewami, w którym zbudowano wielki, duży staw, obsadzony drzewami figowymi i winoroślą. Zostało to zapisane wraz z ich imionami. Methen za pomocą nadanych sobie tytułów informuje nas także, że rozpoczął swoją karierę skromnie, jako skryba zarządzający spichlerzem. Po pobraniu dodatkowych nauk został lokalnym gubernatorem i młodszym sędzią. Szereg kolejnych awansów sprawił, że Methen został władcą wielu połaci ziemi w różnych nomach Egiptu, m.in. w Delcie, a także był właścicielem części oazy w Fayum. U szczytu swojej kariery Methen był już tak majętny, że zaczął nawet zakładać nowe miejscowości, w tym perłę swojego dziedzictwa, miasteczko Sheret Methen. Wróćmy jednak do oczekiwań względem młodych adeptów sztuki pisania. Nauki Duaketiego to nie jedyny utwór, który był wykorzystywany do nauki pisma. Co ciekawe, wiele z podobnych tekstów wykorzystywanych do tego celu wydaje się być epigońskimi próbami naśladowania tychże nauk. Młody skryba musiał wiedzieć, że nauka jest najważniejsza, a oczekiwania ogromne. Tak jak Duaketi, tak i późniejsi twórcy w swoich utworach zachęcali do nauki nie prośbą, a groźbą. Skupiasz się na pracy w polu i zaniedbujesz teksty. Czy nie zastanawiasz się, jak się sprawy mają z rolnikiem, jak żniwo jest opodatkowane? Pędraki zabierają połowę plonu, hipopotam zjada to, co zostało. Na polu są myszy i nadeszła chmara szarańczy. Bydło chrupie i ptaki kradną. To, co pozostanie na klepisko, rozkradną złodzieje. Egipcjan cechował silny determinizm, jeśli chodzi o rodzinne tradycje i oczekiwania względem dzieci. Choć system edukacyjny nie został nigdzie sprecyzowany, jest dość oczywiste, że dzieci otrzymywały edukację od swoich rodziców. Zatem wykonywany zawód przez ojca najczęściej przechodził na syna. To zjawisko dość naturalne, że wiedza o zawodzie przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Los dziewcząt i chłopców rozdzielał się około 5 roku życia. Wówczas syn przechodził pod opiekę ojca, który zaczynał przyuczać go do wykonywanego przezeń zawodu. Dziewczynki tymczasem pozostawały z matką, aby uczyć się gotować, szyć i oporządzać domostwo. Do szkół, gdzie nauczano pisma, dostawali się tylko nieliczni. I choć Duaketi twierdzi inaczej, los starożytnych Egipcjan, a tym samym i wymagania rodziców, były warunkowane przez czynniki środowiskowe. Widzisz, umieściłem cię na ścieżce Boga. Los człowieka spoczywa na jego barkach w dniu jego narodzin. Przychodzi do sali sądowej i do sądu sędziów, których ustanowił lud. Widzisz więc, nie ma skryby, któremu brakuje środków do życia lub zaopatrzenia domu królewskiego. To Meshenet zwraca się do skryby, który stawia się przed sądem. Czci swego ojca i matkę, którzy postawili cię na ścieżce życia. Zważcie na to, co położyłem przed waszymi oczami i synowie waszych dzieci. Bardzo szlachetny gest z twojej strony, że składasz w nasze ręce te dary, sir. Jeśli interesują cię materiały powstające w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji.